Dzisiaj się uda. Kopium. Bardzo dużo i intensywne kopium. Nie może być tak źle jak ostatnio, prawda? 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 To są tak zwane słynne ostatnie słowa. Jezu, ta maska jest przerażająca. Jak się na nią tak z bliska patrzy. Szybka, odgrzewkowa wyjebka. To może pójść nie tak. Nie no, mam tutaj takie trochę wrażenie jak ostatnio sobie w Dark Souls'y 3, że unikać byłbym w stanie, ale jednocześnie nie znajdę momentu na zaatakowanie i gdzieś to mnie gryzie. Że nie potrafi tego jakoś wyważyć. Kiedy ja zdążyłem stracić wytrzymałość mieczu? Czy on się nie naprawia po śmierci? Czy ki diabeł? Dziwna sprawa. Tylko nie moje dusze. Oddaj moje dusze. Dużo ich to. 61 000. Zawsze coś. Dobra, jak to walkę się robiło? Na przykład tak. Ale mało. Byłem pewien, że nie trafię, bo tarcza. O, well. Yep. To mnie powinno trafić. Mam takie dziwne wrażenie. Mam strasznie długi delay po tym ataku. Nawet nie mogę się odolować. Jak ona też naskakać. A, powinienem zdążyć. Czy ja mogę... Nie. Zastanawiam się, czy mogę jumpa tak zajść, ale ewidentnie nie to radzą. Ewidentnie nie umiem też wykonywać roli dzisiaj. To może mi przysporzyć nie to problemów. Ale dobra. Jezu. Jestem memowany w tej chwili z tym parowaniem. To jest wesenie. To za piękny początek streama. Ale tu ostatnio skończyłem i tutaj zamierzam chwilę posiedzieć dzisiaj. Chyba, że masz na myśli coś, co się konkretnie w walce stało. Ała. Nie jest samą walkę, ale jak już mówiłem, muszę ją kiedyś zrobić. A na NG+ raczej nie robi wielkiej różnicy. Aczkolwiek jak nie powiem, parowanie mnie dzisiaj bardzo mocno memuje. Wiem, że nie jest to pierwszy ani ostatni raz, tutaj się wyjebałem, by the way. Byłem niebezpieczny blisko wyjebania się. Zdążę? Powinienem zdążyć. Powinienem też zacząć bić tego Defendera, mam wrażenie. Tylko, że Watcherka ma w tej kwestii coś do powiedzenia chyba. Uje się głupia szlurwa. Mam wrażenie, że tym, że... O Boże. Że... Defenderem się nie muszę aż tak przejmować. Że dużo więcej krzywdy mi Watcherka robi. A jednocześnie nie mogę jej zabić, bo Defender ją skrzesi. Zwłaszcza jak ma tyle HP. Ulala. Co ja dzisiaj robię? Zaczynam się zastanawiać, czy coś z kontrolerem mi się nie psuje. Tak, tak, z kontrolerem, oczywiście. Jeśli ja to się na mnie obraziłem, nie mogę siłkę jechać. O, przykro mi. Ja generalnie preferuję... O Boże. Preferuję opcję ćwiczenia w domu na rowerku, więc... tutaj komunikacja by mi nic nie zrobiła, jak tako. Jestem na 99% pewien, że ta gra jest zaprojektowana tak, że... bossowie wiedzą, kogo mam targetowanego obecnie. O Boże. Nie ma staminy. Cześć, Sylwia. No i ciekawe jest patrzeć na salsy, w której bossowie coś faktycznie robią. I mean... Powiem tak. Daj mi każdego z tych bossów z osobna i ta walka wygra się sama w bardzo szybkim tempie. Tutaj po prostu nie ma za bardzo jak ich odseparować. Więc to jest bardziej czekanie na to, że akurat może jednak w tym momencie nie zaatakują. Dlatego nie jestem wielkim fanem ganków, zwłaszcza tych na otwartej przestrzeni, czyli nie wiem, gargulce właśnie, Watcher Defender, tak, bo... Nawet ten gang, z którego wszyscy memują, że 3 NPC-ów w DLC-ku, on jest znośny, bo da się go, powiedzmy, jakoś ogarnąć przez to, że się spada na dół, że się chowa za ścianami i wtedy zazwyczaj da się wyizolować przynajmniej jednego przeciwnika. Także drugi będzie próbował do ciebie dobiec, trzeci będzie strzelał albo próbował znaleźć sposób, żeby strzelić. I tamten gang dużo bardziej toleruje niż taki na otwartej przestrzeni, gdzie możesz być w połowie animacji i widzisz, że Watcherka na ciebie skacze. I już wiesz, że oberwiesz za to, że próbujesz zaatakować przeciwnika. Tak naprawdę. Przynajmniej ja to tak odbieram. Tak samo jak to, że mogę próbować parować bossa, bo sobie powiem, cieszę się, że mnie sparowałeś, ale chuj mnie to. O, nice. To było szybkie. Jak użyję, to za to umrę. Już wciskałem kwadrat, by the way. Dobra, to będą ładne 3 hity. A to będzie 1 hit i oberwę, bo odważyłem się zaatakować po sparowaniu. A tej hit, bo odważyłem się użyć szybkiego przedmiotu leczącego. Już nie będę pełnił takich błędów. Okej, to akurat było chujowe pery. I nie będę się krył, że to było chujowe pery. Po którym chujowo panikrolowałem i umarłem. Tutaj mówisz o tym, o... Jak mówisz o NG+, to powiedziałbym, że to jest norma. W Soulsach bardzo często pierwszych bossów da się dosłownie bić na hama i nie przejmować się niczym. Ostatnio z kolegą, który jest na czacie, próbowaliśmy ogarniać DS1 trochę, gdzie miałem postać na NG+, to Asylum Demona zdjąłem na 4 hity. Więc... NG+, moim zdaniem, nigdy nie powinno być jakimś wyznacznikiem, dopóki nie dojdziemy do późnych etapów. Chyba że gra robi coś tego typu, że naprawdę zauważalnie podbija staty wcześniejszym bossom, a późniejszym mniej, bo wiem, że jest to rozwiązanie, które może być stosowane, tak, że przez to ci pierwsi bossowie na NG+ mogą stanowić jakieś wyzwanie, a nie składają się jeszcze bardziej niż przy pierwszym przejściu. Moim zdaniem najfajniej jest, jeżeli te wyższe poziomy trudności to nie są takie czyste cyferki, tylko nie wiem, zmiany mechanik jako tako. Najbardziej mi to chyba denerwuje w RPG-ach wszelkiej maści, gdzie... Myślisz sobie, dobra, dam sobie wyższy poziom trudności, żeby było trudniej. O, czyli bossowie mają wyższe cyferki. Wow. Damn. Zaraz się płytwiej go przezwę jeszcze raz. Dajesz, Benhard. Nie wiem, co robić deski bokiem. Zapytałbym, co deska na to, ale może to uradzić czyjeś patrzenie na swoje wymiary. Znasz co? Benhard, tak też może im pomóc? Wow! Benhard nie chce im pomóc dzisiaj. Benhard chce im pomóc? Okej, Benhard chce im pomóc, będąc kompletnie gwałconym. Zostanę zdemowany przez topery Holifak. Jak mam Benharda, to chciałbym w miarę możliwości bić Defendera, szczerze mówiąc, bo jest on dużo bardziej wytrzymały. Watcherkę dużo łatwiej jest pobić, jak jest sama. No ale jest też tego typu kwestia, że gra mnie jebie w dupę. Jezu, te parowanie mnie tak denerwuje w tej walce. Czasem. To jak znajmy się, a dobra, spadowałem, to teraz będę miał spokój przed chwilę. Taki chuj. Dobra, on się zbafuje. Byle mi Benharda nie ujebali w, za szybko. Będę w stanie Defendera zabić. To teraz Watcherkę. Przyjął? Chyba nie można. Oj. Nie robić niczego głupiego, proszę. Zastanawiałem się, czy można ją backstabować, jak się jest... O Boże. Wow. Przestań. Nie chcesz tego robić. Powiedziałem coś. Abortuj. Nie wiem, to zeszło dużo szybciej niż się spodziewałem, że dzisiaj zejdzie. Biorąc pod uwagę moje ostatnie podejścia do tej wspaniałej dwójki, to nie ukrywam. Spodziewałem się, że spędzimy tutaj całe 2 godziny, które dzisiaj planuję. Bo żeby nie było, przypominam, że Sewik streamuje Tekkena o 20 i ja się wtedy będę zwijał raczej. Chyba że naprawdę będę gdzieś bardzo blisko końca, to może chwilę przeciągnę, ale też nie będę was absolutnie trzymał. To jest zawsze ten irytujący moment w Soulsach 2, gdzie jestem teoretycznie na NG+ i nie mam w co dawać statów, bo softcapy. Tak. Gdzie to jest? Przejdę tu. Mówiłem sobie przed streamem, że dzisiaj będę starał się mieć taki dzień, gdzie nie będę narzekał za bardzo, ale coś czuję, że mi to będzie bardzo średnio wychodzić. Biorąc pod uwagę, że już zdążyłem parę cierpkich słów powiedzieć na ganki. O, nie before. O, bogaż, to jest 2, to dlatego marudzisz narzekasz. Kurwa. Ej, to nie jest Shaded Plus, ok? Idę do tego. Idę do... jak to gówno się nazywa? Do Aldia Skip. Team Before jeszcze lepiej. Czaszka, czaszka, czaszka. Nice. Nice. Tyle mam do powiedzenia. Zastanawiałem się przez jakiś czas, czy będę w stanie z tych dusz, które mam jako tako w ekwipunku, może jakimś magicznym sposobem pominąć część rzeczy na NG+2, ale wydaje mi się, że nie dam rady. Bo na NG+2 potrzebowałbym 3 miliony dusz, żeby przejść przez Shrine of Winter? A chyba mi to nie grozi. Bo ile ja mam tego? Niby te duże dusze dają dość sporo i z nich mógłbym, albo mógłbym pofarmić Giant Lorda, ale to wciąż... Wydaje mi się, że 3 milionów nie bije. Ja do tej pory mam bite 7. Hello? Dlaczego bić? Frajerze. Ech. Nie wiem, Bloodborne mnie trochę nauczył, że jeżeli boss roluje, to... Znaczy, jeżeli boss, jeżeli humanoidalny przeciwnik roluje, to chwilę później mnie zaatakuje. Lecz masz czarę z tych dużych. Mogłem nie wziąć z Rottena albo z tej... z Frey. Bo tak to wydaje mi się, że wszystkie brałem... Jeżeli mnie pamięć nie mieli przynajmniej. Możliwe, że mnie pamięć dowodzi. Nie byłby to pierwszy ani ostatni raz. Dobra, nie chce mi się go odkamieniać. Znaczy z obu jest, to wiem, tylko nie pamiętam, czy je przytopiłem na czary. O to mi chodzi. Wydaje mi się, że tak. Ale będę mógł zobaczyć jeszcze. Zresztą... Well. Powiem tak, one są z NG+, więc... Musiałbym je mieć... ten... Musiałbym je mieć we Fipunku. A nie mam ich, więc raczej już je przetopiłem. No, musiałem je przetopić w takim razie. Także tak naprawdę w tej chwili zostało mi przez pidanowanie do tego, do NG+2. Hello. Dużo mi to zdało, nie powiem. Powiem więcej, zdało mi to dużo więcej niż myślałem, że mi to zada. Czy to się otworzy? Czy nie zdążę? Tutaj też był cyklop, naprawdę? Zapomniałem kompletnie. Jak dobrze powiedzieć, to powinien skończyć dzisiaj. No właśnie... nie, zapomniałem kompletnie. Znaczy, dobry design. Jest to design, którego nie lubię na zasadzie gracz za pierwszym razem może zostać przez to ujebany, tak? I to jest zawsze design, z którym się nie zgadzam. Bo... Tak samo na przykład kurwiłem na Bloodborne, tak samo kurwiłem na Megamana 9, że tam jest właśnie sporo takich miejsc, gdzie po prostu czułem, że nie umarłem dlatego, że coś zrobiłem źle, tylko dlatego, że nie wiedziałem o czymś. I oczywiście inną sprawą jest, jeżeli gra się na tym opiera, tak? Nie będę narzekał na taki design, nie wiem, w I Wanna Be The Guy, który jest dosłownie oparty na takich mechanikach. Ale... Megaman 9 nie ma aż tyle takich momentów. Prawda? Zgodzę się, że nie ma aż tyle takich momentów, ale jednocześnie... Nie wiem, jakoś bardziej go zapamiętałem z tego niż 10, to na pewno. Z tych dwóch najnowszych, tak? I oczywiście, no, jest sporo innych części, które tak mają, tak? Nie wiem, 5 ma przecież te... 5 ma spadanie przez kolce, chociażby, tak? Znaczy spadanie w kolce, gdzie jeżeli gracz nie wie z której strony ma spaść, to weźmie i się wyjebie. Hello? Czy ja będę w stanie wejść tutaj, tam nie zastanawia? Może czy nie zdążę? Szóstka istnieje. Szóstka miała też ten problem, pamiętam, że spadanie przez kolce u... Chyba już u Wilego było. Gdzie to też była katastrofa. najmniej chyba trójkę zapamiętałem z takiego bullshitu. Ale może jestem po prostu za wielkim fanem trójki i coś mi wleciało z głowy. I mi podobało, bo trójka jest swojowa, tak siak. Znam ludzi, którzy twierdzą, że trójka jest swojowa, żeby nie było. W sumie też absolutnie nie dziwię się, że ludzie mogą uważać trójkę za średnią część. Dogboty. Dogboty mają strasznie bullshitowe hitboxy. Tutaj nie mam zamiaru kłócić się w jakikolwiek sposób z tym, że ktoś mi to powie. Bo sam pomysł dogbotów nie jest moim zdaniem... To... Kurwa, ten oddzielniczy został. Powinienem się spodziewać, że trzeba zaczekać na animację. O Boże. To było okropne. Mam wrażenie, że to jedna z tych walk, gdzie jak się wypadnie z rytmu, to ciężko jak do niego wrócić potem. Chyba, że Smough akurat dali coś hero. Boxy, niektóre etapy. A właśnie etapów aż tak nie kojarzę źle. Jak mi powiesz, który etap był taki kompletnie skopany względem oryginalnego? Doc Needle z Rashletem, że jak skończy się amunicja, to musisz bardzo intensywnie nadużywać skakania? Bo tak to masz na jakieś 2 pełne przejścia chyba znajdziek. Jeżeli dobrze pamiętam przynajmniej. Chyba nigdy nie pamiętam, czy czarna mgła jest do przodu, czy szara. Jestem też bardzo skrzywiony tym, że trójka jest tą częścią, którą przechodziłem absolutnie najwięcej razy. To nawet nie jest jakimkolwiek tematem do dyskusji. To jest tak, że nie wiem, dwójkę przechodziłem też często i nie wiem, przeszedłem może z 15 razy, a trójkę przeszedłem 50, jak nie więcej. Był taki moment, że dosłownie co miesiąc sobie odpalałem, żeby przejść jeszcze raz. Więc mówię, na pewno jestem w jakimś tam stopniu skrzywiony i moja opinia może być bardzo biasowana. Mało po polsku się wydarzając. Tego klasyka uważasz za najlepszego... Któregoś z parzystych? To na pewno. Ja za 10 nie przepadam aż tak bardzo. W sensie nie uważam, że jest zła gra, ale mi nie podpadła. Jednocześnie przez to, że mi nie podpadła, ciężej jest mi ocenić obiektywnie. W sensie, że powiedzieć, czy to jest dobra gra, czy zła gra, a nie czy ją lubię, czy jej nie lubię, tak? O to mi chodzi. Bo... pytasz, który jest najlepszy, a nie który mi się najbardziej podoba i ja to rozróżniam, tak? Mam ochotę powiedzieć, że 4, szczerze mówiąc. Ale to też nie jest tak, że to jest jakaś taka bardzo pewna opinia. Szóstka wiem, że jest bardzo lubiana. Jednocześnie ja sam nie jestem wielkim fanem tych adapterów. Nie ukrywam, używanie jet adaptera jest dla mnie bardzo... Tak samo no... Mówię, absolutnie jestem w stanie się zgodzić, że trójka ma dużo swoich problemów, ale bardzo ją lubię, tak? Gdyby nie istniały dogboty, to trójka byłaby jednocześnie pewnie uznawana za lepszą, z drugiej strony byłaby nieco nudniejsza. Rozbiję jaja, o nie. Błędy zostały popełnione. A jednocześnie, nie wiem, za każdym razem jak gram w trójkę, to mam wrażenie, że... Tapuła i Lego są takie bardzo niedopracowane? W braku lepszego określenia? Widać po prostu, że są jakieś takie bardzo... nie wiem... że coś poszło źle na etapie projektu. O Boże, błędy. Jest, no ogólnie mam wrażenie, że jest tam od zajebania i tanków, które są rozmieszczone kompletnie losowo, nawet nie na zasadzie, że graczu postaraj się choć odrobinę, żeby się zgarnął, tylko po prostu sobie leżą. I tego kompletnie nie mam pojęcia. Tak samo są przeciwnicy, którzy są umiejscowieni w miejscu, gdzie trzeba specjalnie do nich iść, żeby cokolwiek ci zrobili. I którzy absolutnie niczego nie kryją, i to też jest coś, czego kompletnie nie rozumiem. Byłem pewien, że to mnie wywali w przepaść. Holy fuck. Inną też trochę sprawą jest to, jak działa Rażdżet w trójce, że można powiedzieć, że że coś jest kompletnie... Au. Wiecie co? Mam ochotę na te 4 zajść po czymś takim. Ja nawet nie żartuję. Nie wiem, w żadnej innej grze bicie krystalizarów nie przysparza mi problemów w dwójce, I swear. Dobrze idę w ogóle. Tak, dobrze idę. Zawsze w pewnym momencie się tutaj odrobinę gubię i się zastanawiam, czy na pewno idę w dobrym kierunku. Na szczęście tym razem nie jest aż tak źle. W sumie... Czy to nie jest tak, że zostało mi literalnie 2 bossów do końca? Teraz jak o tym myślę. Morda Aldia. Nikt nie pytał. Chcę usiąść przy ognisku, bo wyjebie się tej przynajmniej raz. Raczej skończysz dziś. Aha, i może jeszcze dojdę na NG+, plus do Zanglake. Szkoda, że ta mechanika z tymi... Au. Szkoda, że ta mechanika z otwieraniem sobie Shrine of Winter nie działa tak, że za zabicie każdego bossa potrzeba ileś tam mniej dusz. Że na przykład nie, na NG++ to było, że minus 750 tysięcy za każdego. Bo wtedy byłoby dużo wygodniej. O Boże, oni mnie gonią. Zapomniałem o tej turbii. Zdążę? Zdążę. To jest zawsze jedna z tych lokacji, których absolutnie boję się przebiegać. Dlatego, że cały gang potem za mną biegnie. Hello. Hello. Rozumiem, co chcecie mi przekazać, ale proszę nie. Nice damage. Bardzo ładne obrażenie. O kurwa, oni mnie gonią. Okej, nie spodziewałem się, że będą mnie aż tak daleko gonić. Literalnie komediowe złoto, jak tak patrzę. Wiesz, to było absolutnie najgorsze, gdyby się okazało, że nie mam tego cholernego Ashen Mist Hearta. Zastanawiałem się, czy potrzebuję duszy olbrzymów, ale w sumie nie potrzebuję duszy olbrzymów. Potrzebuję sobie za to przypomnieć, jak się... Nigdy się nie nauczę, jak się tam szło. Holy fuck. Nie, przysięgam, ja się nigdy nie nauczę, jak się szło do tego. Jak się szło do Giant Lady, o Boże, spadnę. Mam wrażenie, że ostatnio miałem ten sam problem i poszedłem w zupełnie inną stronę. Do tego trzeciego ogniska, w którym absolutnie nic nie ma. Coś mnie goni. Gaming. Tym razem wyjątkowo dobrze poszedłem. Nice. Hello. A to przepraszam. Najmocniej przepraszam. Już nie będę. Przepraszam, kolegowie, spokojnie. O kurwa, oni mnie zmymują. Bardziej niż jej. A propos. Spoko, jak ten. Jak coś, to dawaj znać. Ja jestem gotowy w każdej chwili. Patrz. Nie, serio, jestem tutaj chyba pierwszy raz na NG+, i nie wiedziałem, że tutaj są ci przeciwnicy. W ogóle z tego, że ostatnio mam bardzo duże ilości godzin w testach przegrane, to powiem tylko tyle. To nie jest gra, którą mogę polecić dla gameplayu takiego kombatowego. A kurde. Mam dużo zastrzeżeń do walk w CS-ach. Au, zjebałem. Znaczy, wiesz, tam jest kombat turowy teraz, a dwa, że przypominam, że rozmawiasz ze sobą, która lubi bycie memowanym. Poczułem się, jakbym grał Bloodborne w tej chwili. Ci, co byli na ostatniej scenie z Bloodborne, wiedzą dokładnie, o czym mówię. Przynajmniej mam tylko nadzieję. Spadłem z niewiadomego powodu. Nie chciałem tego robić. Zastanawiam się, czy jest jakieś takie miejsce na NG+, gdzie jest dużo tych... Czemu ja na MS-u? Holy fuck. Czy jest jakieś takie miejsce, gdzie jest dużo dużych dusz do wzięcia? Hello? Hello? Oj, mnie kiedyś zabijał w ten sposób. Nie lokowałem się na niego. O kurwa. A może chłop się wziął i... Goddammit. Na to, że może chłop się wziął i spierdolił. Wiesz, on mnie próbował sparować. Czy ja mogę wejść na górę? Czy oni pójdą za mną? Tak, nice. Wszystko wykalkulowane. A, jak nie mogę cię atakować, jak wstajesz, to się po prostu sparuje. Nie ukrywam to. Gaming. Gaming. Jestem prawdziwym gamerem. Uważam, że za bardzo ich sterowałem, więc muszę ich pobić normalnym sposobem. Czy coś? Nie pytajcie, gdzie kupuję swoje kopium. Nie chcecie wiedzieć? Czekaj, on się nie zba... What? Hold up. Czerwony fantom nigdy się nie spawnowały. Well, ten czerwony fantom się spawnuje bardzo często. Hello. O kurwa, tankowaty jest. Leżeć psie. Jesus. Target Shield to jeden z najlepszych memów, jaki istnieje. Czy to jest? To nie jest mimik. Amber Help. Dobrze, nie Amber Gold. Ha, ha, ha. Przysięgam, jeżeli za tymi drzwiami są kolejni czerwoni przeciwnicy. Let me in. Ha. Prosi się o któryś z tych memów typu, że Amber Help, żona znanego aktora, ty ją znasz tylko z tego, że występuje w Elden Ringu. Halo? Okej. Okay. Nie wiedziałem, że tak się da. Myślałem, że trzeba się rolnąć, żeby przerwać, szczerze mówiąc. Wow. A propos rolowania, ale zaraz głaz poleci. Jednak i tutaj głaz leciał, to tutaj głaz leciał. Dobrze kojarzyłem. Ja się wyjebię na tym koledze, którego nie widzę. Nice. Gaming, by the way. Gaming. Zastanawiam się, na którym ONG jest w tej chwili. Bo pamiętam, że go farmiłem jakoś przed tym. Przed NG+ami. I zastanawiam się, czy to jest czwórka czy trójka. Jest przynajmniej na NG+3. To wam mogę powiedzieć. Nie, żeby to robiło wielką różnicę. Z tym, jak potężne i szybkie są jego ataki. Jak już się stoi z odpowiedniej strony i się go widzi. Aczkolwiek nie ukrywam, że to jest mój ulubiony przykład tego, za co nie lubię olbrzymich bossów w Soulsach. Wszelkiej maści. Że bardzo często trzeba bardzo specyficznie kamerą operować. Jezu Chryste, ile dusz. Trzeba bardzo specyficznie kamerą operować, żeby być w stanie widzieć atak w danym momencie. Majuju. Tak, dam szardę, którego nie mam. Dokładnie to chciałem robić. Więcej vitality. Nie mam kto dawać statów. Dobra, gdzie to jest? Lake. Zawsze próbuję z jakiegoś powodu iść do tego drugiego ogniska, a nie do pierwszego, nie wiem czemu. Nie wiem też czemu zawsze zapominam, że ten, że Shrine of Amana jest tak blisko końca gry, że tak to ujmę. Niby jakaś część mnie zawsze sobie wmawia, że po zdobyciu pierścienia jest jeszcze naprawdę duży kawałek gry, a jak widać nie ma. Bo teraz to musimy opanować tron Chcicy. A że nie ma tego. Nicholas. Una momento, por favor. Nie widzę, że. Okej, już jesteś online. Hello. Hello. Bardzo dużo będziesz miał dzisiaj do obejrzenia. Doskonale. Nie no, wiesz, co masz? Na Szandrę i speedrun. No właśnie się zastanawiam, na ile będę musiał speedrunować, a na ile może jednak duszę się uda ogarnąć. Znaczy, no, myślę, że robisz Rottena. W sensie lecisz full pizda do Rottena od razu, bo masz Silver Cata. Robisz go ze 4-5 razy i jesteśmy w domu. On nie daje aż tyle dusz. No dlatego robisz go z 5 razy. Plus zżerasz to, co masz w plecaku, skoro ci niepotrzebne. Znaczy mówię, wciąż wydaje mi się, że on nie daje aż tyle dusz. Da się, kurwa, szybko sprawdzić. Powiedział Shin za każdym razem. The Rotten. NG+, 117 000. O, nice, nice, nice. No, czyli potrzebowałbym jakieś 30 razy go tak zabić. Trochę dużo. Nie no, czekaj, wait. Czekaj. No, potrzebne są 3 miliony na NG++. Ulala. Na Szanda ty dasz. Ale 3 miliony soul memory. Tak. O kurwa, na Szanda mnie zabija Holly, tak? No. Na kanale. Ale 3 miliony soul memory ci są potrzebne, nie ten, nie zdobytych dusz na tym przejściu. No. W sensie na tym cyklu. Tylko w sumie soul memory. Soul memory, które zdobędziesz na danym cyklu. Naprawdę? Tak. Bo... Shane. Spójrz, ile ja mam soul memory. Ile ty masz teraz? Ile ty... Czekaj, gdzie to jest, kurwa? Okej, widzę, dobra. Mam 7,5 miliona i nie mogłem. Powiem tak, ja wchodziłem na NG+, mając jakieś 3 z hakiem. Grubym hakiem. I nie mogłem przejść przez Shrine of Amana, z tego co pamiętam. Dlatego się... Właśnie patrzę. Dlatego właśnie się zastanawiałem, czy te wszystkie... A no, dusze... rzeczywiście. Czy te wszystkie dusze, które mam, czy mi wystarczy, żeby je zeżreć? Masz rację, potrzebujesz 3 miliony zabrać na plus. No ale to też nie jest jakoś turbo dużo. Pamiętaj, że każda z tych dusz ci daje, z tych dużych dusz, daje ci 75 000 z tego co pamiętam. Więc masz 200 000 teoretycznie na każdego Rottena. O. 15 Rotten. No i jeszcze kwestia, że ten, że... Z którego ogniska się ascetykuje Rottena? Z najbliższego, z tego sekretnego. Czyli potrzebuję jeszcze i tak skoczyć do tego, do lasu po brancha. A brancze nie przechodzą przypadkiem? Wydaje mi się, że nie. Chyba. Fragrant Branch of Yore. Wydaje mi się, że łatwiej by ci było sprawdzić tego, a po prostu NG+, i tam by było pewnie napisane, co przychodzi, a co nie? Możliwe. Nie kłócę się. Będę twoim wsparciem. Fragrant... O chuj. Nie przechodzą, doskonale. No, czyli no dobrze. Ale możesz kupić od tej, od wiedźmy. No tak, ale muszę iść do lasu po to, o to mi chodzi. No daleko nie masz. Wiem, że nie jest daleko, tylko mówię. Wiesz, to nie tak, że mówiłem, że muszę iść Bóg wie gdzie z tym, tak? Tylko... To tak, wiem. Przydałabym się stamina. Nie jest to długa wycieczka. Serio jesteśmy w stanie to skończyć do 20. Nie jestem przekonany, ale można spróbować. A prawda, to był wybuch. A wiesz co, przy okazji otworzę, bo nie wiem czy ty masz rozpiskę tych czarów. To przelecimy wszystko, znaczy... żebyś na pewno nie zeżarł dusz, których potrzebujesz. Nie, no ja już mamy wszystkie te wykupione przecież. Na pewno? Tak, bo robiłem sobie rozpiskę. Też z drugiej strony robiłem sobie też rozpiskę na heksy, więc... Ja właśnie dlatego mówię, że ja ci wierzę, ale jak... Żebyś, zanim pójdziemy na +2, zanim zeżresz duszę przede wszystkim, bo najpierw pójdziemy na nowy cykl, a potem zeżresz duszę, to zanim zeżresz duszę, to przelecimy listę... Czego ci brakuje? Piromancji i... Mirakli? Chyba... Chwilowo udaje, że bije na szandę, więc daj mi chwilę. Wiem, tak się na głos zastanawiam. Piromancji i Mirakli, bo te dwie rzeczy sprzedaję. Velager. Jak chcesz, to mogę nawet potwierdzić na tym, na Steamie, których... Piromancji, Mirakle, no achievements. Dobra, to... Otwieraj menu, w takim razie robimy czytankę szybką. Dobra. Jakie one są kolejności? O kurwa. Właśnie one są w chujowej kolejności. I to dobra. To jest ten problem. Najpierw Miracle czy Pira? Najpierw Miracle, bo masz bliżej. Dobra. Blinding Bolt. Mam. Blinding Bolt masz. Bountiful Sunlight nie masz, bo to jest z NG++. Caressing Prayer. Kurwa, czemu ty masz alfabetycznie holy, fuck? Widzę, że masz już, ale to jest to na środku, te kuleczki. Tak. No, Caressing masz. Denial. No, Denial masz, bo grasz w DS2 i twierdzisz, że to dobra gra. Dobra, Emit Force. Emit Force pewnie masz, Force pewnie masz. Tak. Force i Emit Force. Great Heal Accept. Tak. Great Lightning Spear masz na pewno. Tak. Nawet 3 sztuki. Doskonale. Great Magic Barrier. Great Magic, tak. Zwykło też. Guidance. Guidance masz, już widzę. Heala zwykłego. Heala zwykłego masz. Medium Heala też. Heavenly Thunder też masz, widziałem. Homeward masz, Lightning Spear masz, Magic Barrier masz, Med Heal pewnie też masz. Tak. Masz, dobra. Perseverance. Gdzieś widziałem... Jest. Perseverance masz. Replenishment, Resplendent Life. Powinny być obok siebie gdzieś. Masz oba. Secret Oath masz, widziałem gdzieś chyba. Secret Oath masz, widzę po ikonce. Soothing Sunlight masz, widzę. Soul Peace. Masz Soul Peace, też widziałem, dobra. Splintering Lightning Spear. Cześć, Soul Peace mam? Masz, widziałem po ikonce. Tak. Splintering Lightning Spear? Jest. Masz, dobra, Jezu, bo miałbyś wesołą zabawę, bo to jest wjebany Meleum Lois. Chyba po niego musiałem iść. Okej. Sunlight Blade? Mam. Sunlight Spear? Mam. Też masz. Wrath of the Gods? Wrath of the Gods, wydaje mi się, że mam... Zobacz, bo nie widzę ikonki. Nie mam. Przepraszam, Wrath of the Gods też Aga sprzedaje, okej. My bad. Myślałem, że tylko 2, on 3 sprzedaje. I to, Unveil masz, widziałem, dobra, to Miracle mamy wszystkie. Teraz Spiro. Dobra, Acid Search. Mam. Masz. Chaos Storm. Też masz, widzę już. Combustion na pewno masz. Yep. Dance of Fire. Po to szedłeś do tak. Broom Tower chyba, no. Dance of Fire jest. Fireball, Fire Orb. Fireball, Fire Orb jest. Great Fireball też. Firestorm jest. Fire Tempest jest. Fire Snake. Fire Whip jest. Fire Snake jest. Flame Swath jest. Flame Weapon jest. Forbidden Sun jest. Flash Sweat jest, dobra. Great Chaos nie możesz mieć jeszcze, bo to od NG++. Great Combustion. Great Combustion jest. Great Fireball mówiłeś, że masz. Tak. Immolation. Immolacja... mam. Jest, widzę. Iron Flash. Jest. Widzę ikonkę Lingering Flame. Też widzę ikonkę. Yep. Outcry. Jest. Poison Mist, Toxic Mist. Są obok siebie. I Wormf. Też widzę ikonkę. Dobra, to wszystko mamy. Nie zaszkodziło sprawdzić. Dobrze. Begin journey to the lake. Let's fucking go. No serio, to jest wykonalne w ciągu, godziny. O tak. Ile godzin ci zajęło? 3. Całkiem mało. Ja ci mówiłem, ja tu spędziłem ponad 10 na tym głównie. Wiem, pamiętam. Miałem absolutnie koszmarne RNG. Ja na ostatnim streamie, jak przebiegałem sobie grzecznie kulturalnie, to mówiłem, że jeżeli z jakiegokolwiek jebanego sokolnika wypadnie mi medal, to idę pod inę. I za każdy medal będę pił. Na szczęście obyło się bez. Ale skurwiele wyczuli, że to ja akurat nie lubię tej gry. Tobie dali w 3 godziny, ja musiałem kurwa z 11 siedzieć. Skilisz? Tak, rzeczywiście. Źle rzuciłem kostką. Ciekawe, ile z tych wszystkich dusz będę miał? Pewnie mniej niż bym chciał, ale... To na pewno, znaczy no 3 milionów z tego nie uzbierasz, ale... Ale jest kwestia tylko, ile ci zostanie. Jak zeżresz, wiesz, 8 dusz z tego dużego Rottena, to też będzie inna rozmowa. Tylu. Bo on wyrzuca Old Dead One Soul i ona jest ile? 70? 60 tylko, okej. A te na kowetusy na to nie działają? Czy kowetusy tylko na ile? Nie, no kowetusy działają, a nie, na kowetusy działają tylko na to, jakie zbierasz, nie jak popujesz duszę. Aha, ma to sens. Tylko na to, co z przeciwników ci leci i tak dalej. Dobra, no to tak czy inaczej chyba speedrunujemy Rottena, nie? Chyba go... I tak muszę potem podłączyć. Po gałązkę, no. Po gałązkę. Jak się czujesz z tym, że dzisiaj skończysz tę cudowną grę? Nie skończę dzisiaj. Ja w ciebie wierzę, Shinji. To dobrze, bo ja w siebie nie wierzę. Z tym twoim moralnym wsparciem. Tak jak my twoim finansowym? Wy jesteście, nie jesteście moim wsparciem finansowym, jesteście moim wsparciem w decyzjach finansowych. To duża różnica. Gdybyście byli moim wsparciem finansowym, to aż tak bym na to nie narzekał. Nie, no, słuchaj, widzowie zaczną donatować na mikrofon do ASMR i będziecie mieli content do zarabiania. Kurwa, ja nie chcę robić, nie chcę przeznaczać kasy z donate'ów na mikrofon do ASMR. Ale to byłyby donaty na mikrofon do ASMR, proste. No właśnie w tym problem. Właśnie w tym cały problem. To nie mógłbyś na to nie przeznaczać. Powstrzymajcie mnie. Co nie wystarczy, żebyś nie dostawał żadnych pieniędzy i żeby ktoś inny wydawał, I guess? Daj spokój. Jak patrzę na swoją wishlistę I to zarówno płytową, jak i na Steamie, to naprawdę mam wrażenie, że powinienem zacząć kręcić porno, bo ja się nigdy z tego nie wygrzebię. Dzięki poza widowie, na to też by się znaleźli chętni. No, mam, wiesz, używam tego zamiennie jako zakładania OnlyFansów i tak dalej. Znaczy, słyszałem wersję, że ludzie na OnlyFansach robią wholesome rzeczy. Pewnie tak, jakieś shin handholding, ASMR i w ogóle. Aczkolwiek to takich ludzi, którzy na Tinderze szukają związku. Ja mam teraz z różnych stron opowieści właśnie na ten temat. Parę moich znajomych w tym samym czasie ma bardzo duże problemy z poszukiwaniami drugich połówek i tylko oglądam po prostu ze 3 Tinder sagi naraz i nie nadążam już, co jest u kogo, ale bardzo mnie to bawi. Mój święty Boże. Kurwa. Czy ty wiesz, jaka to jest świetna zabawa? Come on. O, wiem z doświadczenia. Nigdy nie miałem żadnego randkowego portalu w sumie. Ja tego nie mogę powiedzieć, tak samo jak nie mogę powiedzieć, że miałem jakieś, powiedzmy, pozytywne doświadczenia z nimi. Największe, co miałem z kategorii portali randkowych, to miałem GG swego czasu, ale nie poczytuję tego jako portalu randkowego. To, że GG stało się portalem randkowym, dla mnie było efektem ubocznym tego, że jestem turbocharyzmatyczną flamboyant kurewką i niczym więcej. Więc... Przepraszam, lubię się poklepać po pleskach czasem. Największy cement w związku z portalami randkowymi to mój penis. Doskonale. Branch, proszę. Okej, mamy 257 tysięcy dusz. Czas przepierdolić wszystkie, jakie mam w ekwipunku. Tak. InBefore to jest raptem jakieś 200 tysięcy? Nie, no co ty. To z 3 w swoim ekwipunku masz za 200 tysięcy. Najgorsze jest to, że nie można ich jakoś hurtem zjadać. Niestety. Czekaj, muszę drzwi otworzyć? Mhm. Holy fuck. Czemu za te dusze jest tylko 16 tysięcy? Jezu. Jeszcze chwilę i zacznę się zastanawiać, czy nie szybciej po prostu sobie speedrun do bossów, ale chyba nie. Oddawać wszystkie dusze. Jezu, czemu to tak mało daje? Dajcie więcej. No, to są prawdziwe dusze, a nie jakieś pierdoły. Przepraszam, że cię zostawiłem przy tym pasjonującym zajęciu. Nic nie szkodzi. Nic się nie stało. Jak idzie? Powoli. Giant Soul'a też możesz zażyć. Wiem, ale na razie zjadam takie tutaj mam. Ta, wiem, tylko jakbyś nie pamiętał, że to jest rzeczą, to jest rzeczą. Wszystkie dusze powinny dawać tyle, co jeszcze dla Gold Soul. Co nie? Byłbym szczęśliwym człowiekiem. Co nie? No ale koło miliona na pewno się da z tego zrobić. Najgorsze jest to, że te dusze olbrzymów będą mi dawały jakieś 6 tysięcy na sztukę. One dają 10 tysięcy chyba. Za każdym razem smutno, jak widzę te dające po 6. To jest takie, po co ja je właściwie jem? Soul of a Giant. W sumie nie wiem, czy nie... Ta, 10 tysięcy. Okej. Chociaż tutaj nie trolluję. Rzadkość, wiem. Rare, jak to niektórzy mówią. a za godzinę, to jest też kurwa przygoda, dzisiaj miałem, pojechałem sobie, z tym co mówiłem, że auto się na mnie obraziło, to pojechałem na rynek rano po zakupy kupić sobie owoców na dietkę, no i parkuję sobie na rynku, normalnie, wszystko zajebiście i robię zakupy, wracam do samochodu, samochód nie odpala, w sensie kaszle jak akumulator. No i sam, tak jakby akumulator był wyładowany, no to sam mówię, dobra, no whatever, zadzwonię po taksiarzami, z kabla odpali. Podjeżdża gostek, próbuje mi odpalić z kabla, nie idzie. Połączyłem kropki, wczoraj lało, a ja ostatnio miałem taką przygodę po myjni, że mam gdzieś nieszczelność jakąś pod maską. Aha. I mogła mi woda spłynąć po prostu przy jeździe i mógł zwarcia dostać, więc teraz muszę wieczorem, bo on przesechł sobie przez te tam 8 czy 10 godzin, skoczę sobie wieczorkiem na ten rynek z powrotem na piechotę i zobaczę, czy się go ruszy z miejsca, mam nadzieję. Jak nie, to trochę dumt. Ja mam nadzieję, że da, ale... Nie no, dobrze by było, bo ja mam 3 wyjazdy w tym miesiącu. No to będziesz jeździł komunikacją. No właśnie, na jeden się da tak ogarnąć, ale pozostałe 2 absolutnie nie. Pozostałe 2 to jest auto albo odwołanie, niestety. Więc trzymaj kciuki. Dobra, z pozytywnych wieści zeżarłem duszę. No, widziałem. I mamy? Z negatywnych wieści potrzebuję jeszcze jakieś 2 miliony. Jakieś 2 milionów, no. Dobra, zakładaj kata i zapierdalamy. No i tak, że się wyjebie. Nie no, daj spokój. Tylko traf wkładkę, proszę cię. No właśnie dlatego... Powiem tak, katakumby w Elden Ringu mnie trochę nauczyły. Hits. Uwielbiam, że wciąż dostajesz damage. No, gdyby nie to, to dostęp do kata byłby troszkę niezbalansowany, biorąc pod uwagę, gdzie go dostajesz. A z drugiej strony... Można go tam po prostu nie dać, wiem. Nie, bardziej chodzi mi o to, że z drugiej strony to nie jest tak, że The Gutter jest jakimś bardzo przyjaznym dla graczy miejscem. Ja bym powiedział, że Dark Souls 2 nie jest zbyt przyjaznym dla graczy miejscem, no ale to tylko ja. To już tutaj, żeby nie było. Aha. Mi się zdarzyło parę razy nieopatrznie zejść na dół, to nie jest pomyliwszy drogi. To nie jest. Jak to kurwa nie jest tu? To jest Grave of Saints. No a ty nie przechodź. Nie, a, bo dogadaj się w dół. Ty chcesz bezpośrednio dogadać. Okej, dobra. No, nigdy przez Grave of Saints nie szedłem do The Gutter, holy fuck. Nie, bo tak odruchowo pomyślałem, że przez szczury. W sumie teraz jak o tym myślę, to pytanie, czy się da w ogóle? Czemu się ma nie dać? Bez drabiny. Do Gutter? Bez drabiny? No, pewnie, że się da. O, zaraz się przekonamy, czy się da. Zaraz się przekonamy, czy jestem dobrym graczem platformówki. A z wersji. Znaczy, bo tutaj muszę spaść w dół. O, tu gdzieś. Nie aż tak. Immediately after emerging from the tunnel from the Grave of Saints. Pierwsze co mi Wiki mówi. Jak wychodzisz z tunelu z Grave of Saints, z której strony? Pewnie po szczurach. No. Bo tam są te statuetki, drabiny i tak dalej. Mam cichą nadzieję, że mogę po prostu tutaj wpaść, tylko... Nie no, musisz... Muszę... Nie, czekaj kurwa. Okay. A nie, możesz, dobra. Okay. Czy wiesz, teraz zdarzyło mi się, że tutaj się spierdoliłem? Nie takich trzeba? Mi też. Ja spadłem na ten... Jak się nazywa fachowo to ten łuk nad drzwiami? W każdym razie na to coś spadłem i... I potem moja mama sobie chyba... I potem moja mama sobie chyba właśnie zrobiła krzywdę. I potem nie wiem, czy był. Tak, i ześlizgnąłem się z niego i zleciałem do dziury. Tak, mi też się zdarzało. Powiem więcej, nawet na wizji mi się to zdarzało. Doskonale. To nie jest to cenę. O, to było ciekawe. No that's a lot of damage. Znaczy wiem, że NG+, że nie mam pełnego... Ale HP. Kurwa no! The fuck? Nie spodziewałem się. Nie no ja też nie. Musiały się dwie rzeczy nałożyć. Nie, ja tylko tym elektrycznym atakiem dostałem. What the fuck? Nie wierzę, że to była jedna rzecz. To była jedna rzecz. Jesus. A ja nawet nie jestem w Covenant of Champions. Nie jestem na czacie, ale napisałbym najskok. No to możemy mieć problem ze skończeniem tego w ciągu godziny, nie będę kłamać. Przeceniasz moje zdolności platformingowe. Dlatego nie lubię Sekiro. Ha, ha, ha. Sekiro bardzo ci ułatwia platformowanie. Ja śmieszkuję w tej chwili. Możliwością absolutnie antygrawitacyjnych grabów, jakichś krawędzi. Na chwilę obecną jedyne, za co nie lubię Sekiro, to za to, że nie mogę grać w wersję demo. O, no. I to, że Dark Souls 2 cię wystrzeliwuje do przodu, jak spadasz z krawędzi, jest koszmarną rzeczą i tutaj bardzo, bardzo przeszkadza. Dobra, to jest czas na najważniejsze pytanie. W którą stronę się szło? Bo nigdy nie pamiętam. Chyba tam, gdzie są te zębiaki. A nie tam, gdzie... Dobre pytanie. O, jest sposób, żeby się przekonać. Nice. Gaming. Dasz mi stać? Dasz mi stać. Nie, yep. Czy to był John Dark Souls z okładki Dark Souls 2? What? Bo ten NPC biegał w tym secie, co jest na okładce DS2, w tym Faramset, czy jak to się tam nazywa? Haram? Haram. Pomyślałem o tym samym. Ostatnio Sewikowi chyba memowałem, że aiming miał kiedyś nick pochodzący od swojego imienia, bo on się nazywa właśnie Kim Haram i no, jako biorąc pod uwagę jego playstyle, to całkiem odpowiednio. Niektóre jego zagrania były absolutnie haram. Nie odważę się przejść tej lokacji bez pochodni. Nawet? Nie dziwię się. Nie. Nie dziwię się. Gaming. Za każdym razem. Kocham The Gutter. Same. Moja ulubiona lokacja w całej grze. Nigdy nie bawiłem się równie dobrze. Kiedyś się spotkałem z opinią, że The Gutter jest tym, czym Blighttown powinno było być i myślałem, że zabiję człowieka, który to powiedział. Mam opinię na temat Blighttown? No ja nie twierdzę, że Blighttown to jest turbo niesamowity pik lokacji DS1, ale przyrównanie czegokolwiek do The Gutter to jest absolutna obraza. Mówisz, że nie jest to pik lokacji w DS1? Mały wyczyn? I uważam, że Blighttown to bardzo dobrze zaprojektowana lokacja, trochę ciągnięta w dół przez ustawienie przeciwników. Mnie bardzo denerwuje... O Boże. Nice. Blighttown to, że jest tam toxic. Za szybko w grze, moim zdaniem. To jest całkiem fair opinia. W sensie poczytuję to jako gimmick tej lokacji. Trochę głupi, ale jakiś tam gimmick, że masz przeciwników, których musisz zabić tylko raz, ale dają ci bardzo chujowe statusy jako balans tego, że giną, wiesz, permanentnie. Aha. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, to nie masz za bardzo sensownej możliwości ogarnięcia sobie tego? Leczenia tego typu? Nie jestem pewien. Nie kłócę się, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że... O, ja zapamiętam. Wydaje mi się, że to jest tak, że możesz sobie kupić ograniczo... Not even close. Musisz się poturlać, chyba. Nie odważę się tutaj turlać. Nie ma chuja, że wykonam tu rolę. Prędzej zobacz, jak umieram, niż rolę. A nie, czekaj, jedno i drugie. Myślę, że jedno byłoby... No właśnie, myślę, że jedno byłoby konsekwencją drugiego. Na truciznę tak, na toksika chyba niekoniecznie. Nie. Na truciznę to jestem pewien w 100%, że da się nawet farmić te mchy z tych przeciwników z pałami na początku, jak się idzie od Firelink. Ja właśnie nie pamiętam, czy nie dało się kupić, znaczy w jakiejś ograniczonej ilości na 90%. Chyba u tej babki w akwedukcie się da kupić. Ale właśnie nie wiem, czy nie jest to ograniczona ilość. Może tak być. Mogę też trollować. Wydaje mi się, że ma jakoś naprawdę bardzo ograniczoną ilość rzędu, nie wiem, tam z... Kojarzę 4 czy 6, no jakoś taka jednocyfrowa. Idę. Zaraz sprawdzę, czy nie trolujemy. Idę nie tu, gdzie chciałem być. Chyba. Nie, tędy chciałem iść. Chyba. O, ewidentnie tędy chciałem iść. Female. A nie, ma nieskończoną liczbę. Okej, jednak trolujemy. A, transient Kersy ma 4 tylko. Okej, to z tym pomyliłem. Ej, czy ja spadłem dokładnie nie tu, gdzie chciałem? Pewnego dnia nauczę się przechodzić te lokacje szybko, ale to jeszcze nie jest ten dzień. O, Excel 1.0 z Fanatic teraz zobaczyłem. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Chciałem ominąć tego skurwysyńskiego psa, ale chyba mi to nie grozi. Au. Kurwa, nie lokuj, proszę. Dobra, żyję. Doskonale. Za krótka jest ta animacja z Tegero, ci powiem. Powinna być nieco dłuższa. Cześć, dzik. Hello. Nie, tam się szło. To się szło. Shinji, jak się czujesz z tym, że będziemy mieli, że Abedage będzie finalistą Elisi? Słuchaj, jeżeli będzie finalistą, to znaczy, że zasłużą. Ja jakby... nie jestem w stanie stwierdzić, czy to memujesz, czy nie. A czy możesz powiedzieć, że ktoś inny zasłużył, jeżeli nie był w stanie z nim wygrać? Well, Caps nie był w stanie z nim wygrać i jest w finale. Nie, ale tak poważnie to po prostu, jak powiedziałeś o tym, że jak jest w finale, to zasłużył, to bardzo mi się przypomina, wiem, że to nie ten format, ale mi się przypominają wszystkie What Could Have Been na Worldsach przez te wszystkie lata. Tak, zwłaszcza ten pamiętny sezon z KT. KTIG, kurwa! Gdyby tylko dało się zrobić jakiś taki format, gdzie możesz sobie raz przegrać, ale potem jeszcze... Ta, gdyby tylko coś takiego istniało, prawda? Nie no, ale to by było bardzo niesprawiedliwe moim zdaniem, więc nie ma sensu wszystkie odpowiadać. Jeronimo, podobnie kurwa. Jak bracket resety. Yep. Jebać wytrzymałość. Możesz chyba kata już zdjąć teraz. I tak nie zakładam nic w jego miejsce zazwyczaj. Drugiego serpenta. Nie da się chyba. Wiem. No. Chuje. Niestety. Dobra. I teraz full speedrun. Chyba to jakiś invader będzie mi upiedzał w siadaniu przy ognisku. Pomyśl sobie, że teraz będziemy mieli godzinę na farmienie Rottena. O czym chcemy pogadać przez ten czas? Co jest ten słynny podcast na temat DS2? Nie, ja na ten będę się musiał bardzo dobrze przygotować. To jest moja święta wojna. Jest na dobrej drodze, żeby nie dążyć do ogniska? No, już przy nim jesteś, więc raczej się udało. Did I stutter? Nie no, Shinji, po prostu trzymasz tarczę. Tutaj wszystko będzie K. Ale wiesz, że ja mam chujową tarczę? To nie ma znaczenia. Czy mogę odpalić chociaż ognisko? Może odpalić możesz zawsze. No i dobra, jesteśmy w domu. Mamy... Kurwa! On po prostu stał tam przerażająco. Trzyma broń jednoręcznie, to był jego błąd. O Boże, ależ no tik ma wylew. O Jezus, moje oczy. O Jezus, moje oczy. Pokazali, jak Larsen siedzi na widowni i się załamuje, bo fanatyk się wypierdala. Nice. Podołamne 3-0 w 10 minucie na Ramblu, no to GG, idziemy do gry trzeciej z 2-0 Excel. Słuchaj, mogło być zawsze gorzej. Mogła to być 5-1 Wayne w 7. No ale mówimy, wiesz, Excel gra na kompetentnego w miarę przeciwnika. Uf. Codzienne jebanie T1. Chciałbym zapytać, czym T1 zasłużyło na takie hejty, ale sam ich nie lubię, więc... To mówię, że jak długo będziemy pamięć Totena? Kurwa, do której planujesz tego streama? No, najpóźniej do 20, bo sobie streamuję. Nie wydaje mi się, tak ci powiem. Damy radę, Shinji. Damy radę. Uwierz mi. Jakby jeszcze te głupie kurwy mnie nie stagerowały. Bo to nawet nie jest problem to, że one mnie poidonują, tylko to, że mnie stagerują. Ta, tylko, że masz stuna na 10 sekund. No bo może przypomnę sobie, że trzeba rolować prawą stronę, a nie w lewą. I że trzeba rolować miejscami na to. Czekaj, ty rolujesz w prawo na Rottenie? Tak. Okej. Okej. Ja zawsze rolowałem wszystko, jak idzie w lewo poza grabem. Graba rolowałem w prawo, a resztę w lewo. O, ogień. Nice. Ciekawe, czy jakbym założył tą maskę, która mnie nawadnia, że tak powiemy. Czy ogień by mi nie zadawał? Tak, no po to jest. Aż nie, właśnie zastanawiam, czy każdy ogień. O kurde, tak. Każdy ogień łącznie z na przykład zionięciem smoków. Ej, to o tym nie wiedziałem. No to zmniejsza, jakby bycie moknym zmniejsza obrażenia od ognia, jako całości. Aha. Nie, sprawdzę, czy cię nie troluje, ale tak mi się wydaje. Nie, jakoś czasem myślałem, że może chodzić tylko o chodzenie. Increasing fire resistance by 100. No. No tak. Czyli jesteś... To, że jesteś mokry, zmniejsza ci odporność na elektryczność, ale zwiększa na ogień. Całkiem logiczne. Yep. Dobra, Great Soul Embraced. Czy tutaj gdzieś był ten branch? Po co ci branch? A jak przejdę do Dunglejka? Czekaj, ja sprawdzę. Fragrant Branch of Yore. Pewnie tutaj był. Black Gulch. Nie, czekaj, bo to są... To jest usage, to allocation. To jest specified sound. Black Gulch at the start jumping down from the gutter. To na pewno. O Boże. Czyli nie zdziwię się, jeżeli to jest ten. Jeżeli to jest tam, gdzie olbrzymy. Albo gdzieś w tej okolicy. Kurwa, czekaj. Może będziesz miał jakiegoś innego, ciekawszego. Bo jest po Sinerce. Daleko? Inne just after defeating the Lost Sinner. Jakbym chciał po Sinerce, to mnie dobrze mógłbym pójść się ujebać. Ta, wiem, a potem już zostaje ci tylko 2 bossów. No Man's War. Z drugiej strony nie oszukujmy się, że podbieg do... Znaczy podbieg. Cała droga do Iron Keep jest dość długa. Tak. Jakby... Iron King to chyba najdłuższy boss do zrobienia, tak legitnie? Tak, tak, tak. Musisz zrobić Huntsman's Corpse. Harvest Valley. No. Elfen Peak. Rolowanie się przez graby to jest coś, czego dancerka mnie nauczyła. Mhm. O Jezusieczek. Nie no, kurwa, nie wiem. W The Gutter gdzieś jest, znaczy, podobno, ale no nie wysyłam cię, żebyś tego szukał, bo ja pierdolę The Gutter. Znaczy nie, no jak powiedziałeś, że w Black Gulch jest, to będą tam znaleźć raczej, tak? At the start jumping down from The Gutter, no pytanie tylko, czy... To albo tam, gdzie jest ten, albo tam, gdzie jest ten skurwiel od Dark Lookera, albo... Czekaj... Sprawdzam. Aha. Fragrant Branch of Yore. A kurwa, nie to trzeba, to mało. O, fucking hell. No i to nie jest tak, że potrzebuję tego jakoś bardzo napilnie, tak? No, ale potrzebujesz tego dzisiaj, więc akurat będziesz sobie świetnie się bawił z Robim Rottenem, a ja ci spróbuję znaleźć. Ola. Tylko 160 000 smutek. O nie, ty czekaj. No i zżerasz duszę i masz 220. Znaczy nie, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ty zżerasz drugą duszę, bo z niego też przecież leci jego własna dusza i masz 250. Więc teoretycznie musisz zrobić tego Rottena ile? 8 razy? Czy nie było czegoś, co daje ci zwiększoną ilość dusz? Symbol of Avarice. Czy Symbol of Avarice daje duszę? Też? Chyba, nie wiem, czy Item Discovery, tylko Soul Absorption, no. Yes. Nie, bardziej się dostałem, czy Smabla nie było, bo kojarzę, że w naszych grach były jakieś. Jest na Item Discovery na pewno. Te monomonetki. No monomonetki to wiem, ale one są właśnie na ten, na... Temporary Book. Już ci patrzę, już ci patrzę. Dobra, wezmę sobie, o, jak już mam używać Symbol of Avarice, to na wszelki wypadek sobie zeżrę tego Humanity. Aj, kurde, muszę sobie tego. Muszę sobie w sumie spalić Ascetica. Podejrzewam, że od pewnego momentu będę po prostu umierał na hita. Nie wiem. Znaczy pamiętaj, że Symbol of Avarice mi debuffa nakłada. W sensie, że ten, że dostaje damage. No tak. Nie ma przedmiotu, który zwiększa czasowo absorpcję dusz. A, czyli to dopiero w nowszych tych? Powiedzieć ci bardzo zabawną rzecz. Ten branch wcale nie jest przy Black Gulch, tylko on będziesz musiał iść z powrotem z tego, przez Gutter. Od początku. Dlaczego jest znaczy, nie opcjane? Bo jest napisane, że przed spadnięciem do Black Gulch, bo to dosłownie zaraz przed tym jest. I mean... To już jest za tymi urnami, które ci psują ekwipunek. No tak, ale to tam przecież jest ognisko to przed tym. A! Czyli możliwe? Bo masz tam ognisko, z tego ogniska spadasz tam na dół, gdzie masz tą hordę zombiaków i są te urny. To to jest dosłownie, nie jest 30 sekund może? Okej, no to tym lepiej. Nie, no to jesteśmy w domu, come on. Ciekawe, o ile się nam ta, ile się dusze zwiększą? Pewnie nie jakoś super dużo, zwłaszcza, że no mnożniki zazwyczaj się nie mnożą chyba. W sensie, że masz na myśli, że... Povertus i Symbol of Avarice, że nie mnożą się, że na przykład, nie wiem, 20 i 20... Że 110, 121? Tak, tak, tak. Chyba się, no, czemu nie? Bo pomyślałbym, że będzie to dobrze, kurwa, wiedziałem, że zmiksowałem. Tego już nie jestem pewien, nie próbuję nawet strzelać. Au. Trochę dziwnie by było, jakby z bazowej liczby brało. Nie wiem. Ja nie jestem pewien, powiem szczerze. No ja też nie. Nie mówię niczego z pewnością, bo potem ktoś mi będzie wypominał. Ale jest prosta metoda, możesz zobaczyć, skoro i tak już siedzisz na wiki. W sensie ten, o ile mnożą Covertus i Symbol of Avarice i podobność to z tym, ile NG+ mnoży. Ale mogę ci powiedzieć, że to stanie 187? Lost Symbol of Avarice and Silver Serpent Stack. Znaczy stakować się powinny... Dark Souls 2. Stakować się powinny, tylko pytanie z jakimi mnożnikami? No przez... Zakładam, że przez stakowanie się mają na myśli... Znaczy no wiesz, może być, że na przykład 20 i 20 to w sumie 40, a nie tam... A nie 144. Nie, stakują się ze sobą. Czyli multiplikatywnie, a nie addytywnie. Teraz chcesz mi powiedzieć. Okej. Tak. Okej, ten raz zostałem spoizonowane, wypychuję. Masz 100, 120, 144. I zobacz, już 500 000. Kolejne... A jeszcze nie jadłem nawet? No, właśnie chciałem powiedzieć, że kolejne 200 000 masz w duszach, więc... Dobra, wezmę jeszcze jednego łyknę. Nie jestem przekonany co do mojego przeżywania w tym momencie. Ja to brakuje mi trochę jakiś bronik, który ma większego dipta na takich botów jak Rotten, gdzie masz właśnie... ogromne okienka. Nie jest? Mogę zobaczyć czy ten, czy Redlion Twinblade będzie lepszy tutaj? No jak masz go wymaksowanego to na pewno. Mam go chyba na plus... Nie plus 10. I pamiętaj, że możesz go buffować też, w sensie rezinami i tak dalej. Żywicami. Których nie wiem, czy mam na tyle dużo. Znaczy wiem też, że nie będzie jakoś dużo tych walk. No. Nic tam. Jak na to, że ten, że to już NG plus jakieś 5, to... Nie zadał ci z dużo. Yep. Znaczy wiem, że mam też wykapowane HP, ale... Au. Znaczy wykapowane, wysoftkapowane. Masz tyle dusz, że w sumie możesz sobie podbić na wszelki wypadek, jako safety net. Nie, w tej chwili punkty Vigor mi dają 1-2 HP. O Jezu, aż tak? Tak, po 50 tak wygląda. Okej, matko. Jestem przyzwyczajony do Elden Ringa i Soulsów 3, gdzie pasek masz no dosłownie na cały ekran. Pamiętaj, że tutaj zaczynasz z 1000. Wiem. I dlatego podejrzewam, że... Bum. Możesz mieć problem. Nice. Nie glitch. Mogłeś dobić skill issue Symychy. Wiem. Symychy my head. Przepraszam. Odpowiadając na twoje pytanie... Mój Redidon Twinblade... Kurwa, gdzie on jest? Przy Twinblade'ach. To co się... Nie jestem pewien. To ci powinno poprawiać dipsa, biorąc pod uwagę jak działa moveset. Właśnie nie jestem pewien, czy do końca ogarniam jego moveset, bo coś mi z nim nie pasowało, jak ostatnio go próbowałem używać. Weź go w dwie ręce po prostu i masz zabawę. Iron Twinblade w midole. Wezmę sobie od razu... Mam 16 czarkowali. Znaczy, zaskoczyło mnie to, że pierwszy atak nie jest taki kombowany, że tak to ujmę. No, dopiero od drugiego, ale potem jak ładnie. jak ładnie wchodzą te DPS-y. No zobaczymy te. Nie użyłem. Nie użyłem tego. Czarkoula nie użyłeś? Znaczy wiesz, nie użyłem tego. A, estetyka. Tak. Zdarza się. Możesz sobie w sumie przebiec się do tego? Tepnąć się szybko do Kowala i... Nie mam... Nie mam czanków i nie mam otwartego Kowala, bo NG++. A czanków też nie mam, okej. Znaczy chyba nie mam czanków. Mogę zerknąć, ale wydaje mi się, że nie mam. Bo klucz możesz kupić przecież, więc to tam nie problem. Mogę, czanki mam 3, więc nawet nie mam. A, to ci nie starczy. Bo chyba jest 357? Nigdy nie pamiętam, czy w 2 jest 357, czy 234. Też nie wiem. Albo 123. W każdym razie raczej nie mam nawet na podzielenie, więc... Bo ja bym strzelił, że to jest 135, ale mogę się mylić. Nie wiem. Dark Souls 2 wiki. Ja dzisiaj to zamieszkałem po prostu na tej stronie. Na swojej ulubionej? Najwyraźniej. Tak. Okej, nie powiem. Moveset Redayna mi trochę nie odpowiada. Okej. No to bierz Dranglejka i go buffuj. Mimik cię dobił. Rotten, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu jakiegoś błędu w animacji, ale śmiesznie to wyglądało, bo jakby Rotten cię uderzył i przesunął cię na bok i jak mimik cię dobił. Tym jakiś tam ostatnie, ten jeden tik. A to nie zauważyłem kompletnie. Tak to wyglądało. 1, 2, 3. Okej. No to możesz... To teoretycznie możesz go wbić teraz na 10, no ale jak ci moveset nie siada, no to bez sensu. Znaczy jest za wolny po prostu. Chciałbym moje dusze, żeby mieć was kupić. No. Weź w 2 rączki. No. Zdążę? Zdążę. Ta, to Rotten. Najlepsza część alternatywa, w której stwierdza, że wchodzi w ogień i nie da sobie nic zrobić. Swoją drogą, czy zwłoki nie powinny się całkiem dobrze palić? Powinny. I dlatego jest podatny na ogień chyba. Szkoda, że nie na ten w swojej arenie. I know, right? Bo czekaj, ten ma duszę Nito chyba, right? Tak. Której z bossów z tego co kojarzę miał jakoś taką nielogiczną duszę, tylko nie pamiętam, który... Freya ma Sifa, Sinerka ma Bed of Chaos. Sinerka ma Bed of Chaos. Jest ta scenka, że jej włazi ten robal do maski na początku. Ten robal z Bed of Chaos. To czekaj, kogo ma w takim razie ten Iron King? Gwyna? Właśnie... Gwyna. No bo 4 królowie dostali... Tam jest bequeathed soul shard, więc to Gwyn im ofiarował ten fragment i dlatego ma Gwyna. Okej. Boże. Moja znajomość loru. Nice. Byłem bardzo blisko popełnienia typowego Dark Soulsowego. Jeszcze jeden hit. Yep. No, czyli 219 dostajesz. No jakoś tak. 219 dostajesz plus 60, plus 85 za obie dusze. No to 300 000 dostajesz na walkę. Znaczy no, to ile dostaję zależne od tego, na którym NG jestem, tak? No tak. Bo to w sumie była która 4. Walka moja, czyli 2, 3, 4, 5, czyli teraz chyba będzie NG plus 6, jeżeli dobrze idę. No to ta ci jeszcze 6 ci podbija i 7 podbija, od 7 nie, od plus 7 nie skacze do góry chyba, znaczy, jakie bany do góry. Znaczy no teoretycznie powinienem chyba na ten plus 7 już nie musieć ten? Możliwe. Zobaczę ile mi da za dusza jest. O kurwa, fajny damage. Ta. No, ty też mu bijesz, także to idzie w miarę sensownie, no, jak na to, szczęście. Jak na to, że to jest bardzo wysokie NG+, to rzeczywiście idzie to szybciej niż myślałem. Bo ogólnie NG+ jakoś tak zazwyczaj mają takie bardzo dziwne skalowanie, że niby skalują, ale nie do końca, Boże. O kurwa. Ja mam lekki problem z tym, o czym mówiłeś, zanim przyszedłem na Discorda, że jest problem ze skalowaniem się początkowych przeciwników. No, tak jak właśnie o tym Asylum Demonie mówiłem, że to jest mem. Tak, że go dosłownie tapnąłeś na 4 ataki. Przy czym, no wiadomo, no build specjalnie pod broń, która ma jeszcze dodatkowy damage na demony, tak? Więc nie, no tak. No. Nie jestem pewien, na ile jest to uczciwe. No to tapnąłbyś go na 5, gdybyś nie miał, no bo to 20%. No to, pewnie tak. To tapnąłbyś go na 5 normalną broń. Whatever. Nie różnica. Ja bardzo szybko też Ornsteina i Smougha skasowałem na tym +3. Czy tam +2 czy +3. Aha. Bardzo szybko ich skasowałem. Gdyby nie to, że trollowałem, to zrobiłbym ich za pierwszym razem, a źle rolnąłem na super Ornsteinie i mnie grabnął. Wolę walczyć z dużym Ornsteinem niż z dużym Smoughem. Ja jakoś przyzwyczaiłem się do walczenia z dużym Ornsteinem, bo zazwyczaj chciałem jego duszę. Mhm. No ja w ogóle nie lubię strasznie tego. Nie lubię strasznie, że duży Smough może się złapać w pętlę skakania do góry, jak jebane kangury, i robi 4 czy 5 razy to AOE i po prostu nie możesz grać, bo musisz poczekać, aż jaśnie pan skończy. No tak. A Ornstein bardzo rzadko tego używa i jeżeli już używa, to oczywiście tego nie lupuje. Ja osobiście tak mano a mano dużo bardziej wolę walczyć z Ornsteinem. No, pewnie. Bo jako gank to nie lubię tej walki, ale mówię, pojedyncze ganki w całej serii, które lubię. A ten, pojedynczo Ornstein jest spoko, zresztą dlatego też w miarę lubię Dragon Slayera z 2, bo to jest dość podobna walka. Z Ornstein bez Smough po prostu. A ten, nie miałem w swoim niedawnym zetknięciu z tą walką tego. Ty po prostu nie masz szczęścia do tej walki, jakby mi się Ornstein bardzo rzadko blokuje, tak że potem robi zoomis na mapie. Mi robi to za często. No właśnie, nie masz szczęścia do tej walki. Zrobiłem ich za trzecim podejściem teraz i nie miałem ani razu takiego wydarzenia. Miałem tylko raz pociski przelatujące przez gruz, ale to niefortunnie po prostu. Jakoś, wiesz, musiały przelecieć te 3 piksele od hitboxu filaru. Jestem na hita, by the way. Ta, jesteś w kill range'u. Był jakiś bot, pamiętam, gdzie próbowałem się tak rolować i... Ojedo. I wchodziłem w tego graba i nie pamiętam, który to był. Seralon pewnie? On ma bardzo fantastycznego tego graba. Zaraz mi powiesz, że bold of me to assume robiłeś Seralona. Znaczy nie, no przecież ja lubię walkę z Alonem, ale... Tak, ale podbieg do niej, kek. No, znaczy, wiesz co, zdarzyło mi się teraz robić ten podbieg jako podbieg, a nie podbieg jako... A nie podbieg nice. Jako rzeczywiście, że bije wszystko po drodze. Mhm. Wciąż jest paskudnie. I wydaje mi się, że nawet udało mi się go zrobić. Zjedz tę duszę teraz. Z ciekawości. Chyba jeszcze za mało. Bo ile każda dusza daje? Nie zaszkodzi sprawdzić. 85 ci dają, jak obie zeżresz. 7 razy 80. No powinieneś mieć. No i tutaj 7 razy 25. No, ile masz? Chyba jeszcze mi jednej brakuje. Jeszcze jedno, jeszcze dla bezpieczeństwa można zrobić jednego. Bo wydaje mi się, że miałem 7-8. Tak, jakoś coś takiego. What is done cannot be undone. 50 astetyków później. Dzięki Bogu, że tych astetyków trochę jest. W oryginalnych Soulsach też tyle było? Nie pamiętam. Czy to jest jedna z tych rzeczy, że spoiler po prostu dojebał astetyków wszędzie? Nie pamiętam. W oryginalnym pamiętam, że zostało mi tyle, że bardzo szybko sfarmiłem tego Rottena i tyle. Ale nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy miałem, tak jak ty masz, ze 30 ich w ekwipunku. No ja, raczej nie. Ja raczej nie lubię ich używać. Mi się zdarza, paru bossów mi się... No ja jeżeli jakiegoś bossa bardzo chcę pobić, tak? Albo tak jak na niektórych bossów się używa, żeby mieć ich dropy z NG+, zwłaszcza jak się magię uga, tak? Tak, naczkę, skeleton lordców. Po te śmieszne 2 pierścienie. Aha. Które są uber broken po prostu. Jak idziesz na NG zwykłym z tymi pierścieniami, to po prostu gra się powinna kończyć. Wylatują ci te pierścienie, zakładasz je i zaczynają lecieć napisy. Frey tak samo chyba mógłbyś dlatego dla Sospira? Dla duszy, no, pewnie. A z drugiej strony wtedy jest ten problem, że nie masz inta raczej bardzo długo na to. Bo ile on wymaga? 50? 50 albo 60. Czy tam 60 chyba Soul Stream wymaga? Nie wiem. Nie lubię strasznie, kiedy gra wymaga ode mnie więcej niż softcapa w jakimś stacie. Bo czuję poczucie takiego zmarnowanego stata. 53. Tak samo w Elden Ringu. Przecież moje pierwsze przejście było strasznie skopane przez to, że ej, spójrz, z duszy dynalnie jest ten... Jest... Księżyc. Tak, który wymagał ile? 68 czy 70 parę? 60, co tam z 65 chyba? Jeżeli 60, to 68 raczej. Okej, czekaj, Renala z Dark Moon. I jakaś część mi oczywiście miała tak, że ja pierdolę kamera. 68, masz rację. Masz rację, 68. Jakaś część mi miała tak, że nie no kurwa, muszę to mieć, jak to jest Renali, takiego wczesnego bossa, no to muszę to mieć. Więc po co dawać punkty w Vigor czy w cokolwiek? Ta... I tak miałem to szczęście... Ten Rani chyba kosztuje. I tak miałem o tyle dużo szczęścia wtedy, że dość szybko znalazłem tak sam z siebie Moonveil'a. Więc mogłem sobie z Moonveil'em biegać przez całą grę. Sam z siebie? Znaczy nie, serio. Miłe najlaj. Nie, ja... Miłe najlaj. Wiem, że ciężko uwierzyć w niektóre rzeczy, ale sam z siebie wpierdoliłem się do skrzynki w tym... W nim Grave? Nie no, memujecie. A że po skrzynce jest najbardziej zbalansowana rzecz, jaka tylko powstała. No tak, bo to jest zaraz obok, wychodzisz przy Jail Tunnel. No tak, i ja stwierdziłem, że nie no, mogę sobie tam przecież pozwiedzać, co mi szkodzi. Tak. Ja bardziej kwestionuję, jakim cudem ty pobiłeś tego. Wiesz co? Magma Wyrma? Jedno się wiąże z drugim. W sensie? Bo jeżeli wyjdziesz do tego, jeżeli wyjdziesz do Kaelid. No. O kurwa, holda. To masz tam przecież... Jak to się nazywa? O, czekaj, bo to jest zaraz tutaj. I... Tutaj. Okej, doskonale, dobra. Jeżeli wyjdziesz do Kaelid, to tam masz przecież jeziorku główne. No. I w jeziorku główne masz Meteorite Staffa i Roxlinga. A, okej, dobra, rozumiem. No tak. A Roxling to bardzo zabawna rzecz. Roxling stageruje znaczną ilość bossów w Elden Ringu na 2-3 kasty. Moje Moje pierwsze podejście do Gothica zakończyło się niepowodzeniem tylko dlatego, że... Co, mana ci się skończyła? Tak, mana i flaszki. Doskonale. Zmieniłem sobie tak, żeby mieć więcej mana flaszek i dosłownie nie dostałem obrażeń w tej walce. Jakby przez zdecydowaną większość gry nie masz powodu, żeby nie używać Roxlinga. Tak, do momentu aż Meteorite of Astel ci nie wskoczy. Znaczy Meteorite of Astel też jest innym spelem, bo to takie byś powiedział, że nie ma sensu używać, nie wiem... Soul Arrowa, bo jest Soul Spear, no wiem. Nie, to nawet nie jest ten poziom, to jest bardziej, że nie ma co używać kometa, bo masz kometarzy. To są zupełnie inne zastosowania jednak. No wiem, ale to, wiesz, obie te rzeczy to... Meteorite of Astel jest... To czary rzucające kamieniami. Wiem, że Meteorite of Astel to jest upgrade Meteorite, a nie tego, nie Roxlinga, no ale... Bo czekaj, to nie jest tak, że jestem jakiś pojebany w tej chwili. Meteorite of Astel to jest ten, który channelujesz i on zrzuca miliard skał. Tak. No to ni chuja nie jest Roxling. Nie, no ja wiem, ale... W mojej głowie to jest jakby, nie to, że taki wiesz liniowy upgrade, ale znaczy, podobna szkoła. Rozumiem o co chodzi, ale jednocześnie no za bardzo to się różni. Mhm. Chciałbym się nie wyjebać. Zwłaszcza jak mam 2,5 miliona dusz. Możesz już zdjąć tego Avarisa. Maro, widzisz. Nie wiem, no jak uznałeś, że ci w nim do twarzy, to nie widzę problemu. Powiem tak, wchodziłem w nim o 3 godziny za długo. If you know what I mean. Chyba nie. Jeszcze raz, ognisko jest dalej. A, robiłeś w Avarisie te medale. Tak. Ognisko jest dalej, tak. A więc jeżeli zwiększa item discovery, to czemu nie? Tak, ja też w nim biegałem. Wiesz, nie skojarzyłem od razu ze względu na liczbę godzin. O, to ja ci mogę powiedzieć z Kilisiu. Tak. Za mało umiejętnie rzucałem kostką. Yep. Znaczy wiesz co, ja mam wrażenie, że strasznie przyparciłem przez to, że miałem takie serie po pół godziny, gdzie żaden nie dopił, a potem w 5 minut mi dopił. 8 back to back, no. Ja w ogóle nie mam farta do farmienia w tych grach. Pamiętam, że zeszło mi też dwucyfrową liczbę godzin na farmieniu Concordów w trójce. Shrine of Winter było w lewo. Prawdopodobnie, tak. Bo prosto dopiero zaszłem do Aldii. Mhm. Jak widzę drogę, to już... Jebać kolegów z medalionami? Nie tykam ich. Nie chcesz drineczka wypić, Shinji? Nie. Na dobre zakończenie przygody z Dark Souls 2. Nie. Na razie to chcę, żeby oni nie przepuścili. Spróbuj. Jednego. W sensie jednego przeciwnika, nie jednego drineczka. Nie. Come on. Open up. O kurwa, udało się. Udało się. Ja pierdolę, chłopaki, mamy to. Gdzie było ognisko najbliższe? W zamku Drang Lake. Aż tam, ej. Miałem tylko nadzieję, że tego nie powiesz. Przepraszam. Biorąc pod uwagę, jak ostatnio szło mi otwieranie drzwi do zamku, to miałem cichą nadzieję, że tego nie powiesz. Spoiler, nie no. Spoiler szło absolutnie okropnie. Sprawa jest prosta. Dobiegasz do drzwi, robisz szybkiego save and quita. Resetujesz agro tych 50 000 skurwysyńskich słoni i wszystko jest kach. Zapominam o tym, że istnieje save and quit. Jedna z lepszych strategii w tych grach. Nigdy tego nie używałem TBH. Chciałbym skłamać, że ja też nie, ale jednak posiłkowałem się tym dosyć często. Znaczy powiem tak, śmieję się trochę, bo kiedyś zrobiłem save and quita kompletnie przypadkowo. Mnie segmenty platformowe zawsze. Zawsze sobie tym pomagałem. W bardzo specyficzny sposób, mianowicie byłem w Syjowsze. Mhm. Zastrzeli mnie koledzy za łupami. Aha. Koledzy za łupami. Więc się wkurwiłem i po prostu wyłączyłem grę. Tak wiesz, dosłownie wyłączyłem. Następnego razu jak wróciłem do Elden Ringa, to wylądowałem w Nokom. Doskonale. Shinji, wybacz, ale za 2 minutki muszę lecieć, więc kupuj szybko TT. Spoko. I wiesz, najlepsze jest to, że ja przez to nie wiedziałem, jak się legitnie dostaje do Nokom. Zwłaszcza, że to jeszcze było wtedy, kiedy oni nie zaznaczali na mapie, gdzie się otwiera przejście. O Boże. W ogóle mapa w Elden Ringu 1.0 trochę kulała. A propos, o Boże. Zapomniałem, że to jest ten czerwony skurwiel. Może jeszcze... A gdyby tak robić save and quit takich trzeba? W dwójce jest trochę inaczej niż w innych grach. W trójce jest bardzo prosty. Dobrze, jesteśmy jakąś minutę od zakończenia Dark Souls 2. Całej przygody ze stuprocentowaniem. Yep. Doskonale. A ty mi nie wierzyłeś, że się uda. Wiesz co, jak widzę tych wszystkich przeciwników tutaj, to zaczynam się niepokoić, czy to na pewno zadziała. Nawet nie blisko. Wiesz co, nie jestem pewien. Nawet nie blisko, Shinji. Au, au. Au, 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 au. O Boże. O kurwa. Nie jestem... Kurwa, to nie jest otwarte. Holy fuck. Doskonale. Au. Zdążę? Zdążę. Au. Nie ma staminy? Jeszcze za daleko XD. O, nice. O, fucking hell. Nie no, jak muszę lecieć to żeby nie było. Bardzo chciałem być świadkiem tego. No to byłeś świadkiem najwspanialszych rzeczy. Całej hordy jebanych przeciwników. To jest ten moment, gdzie brakuje mi jakiejś długiej, po prostu szerokiej broni, która mi całą hordę wysiecze. Nie no, muszę lecieć nawet nie dlatego, że nie mam czasu, tylko chcę skoczyć po to auto, a chmurzy się za oknem tak mocno, że nie wiem, czy wiesz. Nie no jasne. Nie wiem, czy za chwilę mi go znowu nie zaleje. Nie no, leć spokojnie. Dobra, trzymajcie się ciepło, kochani, trzymajcie się, Shinji, powodzenia. Dzięki, na razie. Na razie. Na razie to jestem na dobrej drodze, żeby wstacić się moje 2,5 miliona dusz. Gdyby nie było tego czerwonego NPC-a, tam byłoby... Moje życie byłoby o niebo. Najlepsze jest to, że teraz jak o tym myślę, to mógłbym sobie skrócić pewnie drogę, bo mam klucz do DLC-ka, tego tutaj. I jakbym się bardzo uparł, to mógłbym sobie tym kluczem tutaj ognisko odblokować. I nie musieć biec od tamtego ogniska w Shadedfus jeszcze. Ale chyba nie tu razem. Zawsze mogę też po prostu założyć cały set Havela i udawać, że potankuję wszystko. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy to by przeszło tutaj. Powiem więcej, jestem przekonany, że to by nie przeszło. Chciałbym też odzyskać moje dusze. Błagam, powiedzcie, że uda mi się odzyskać moje dusze. O kurwa. O kurwa. No. Odblokuj. Nażdżej się kurwa dżemów, tyle ile potrzeba. Hello? Dobra, jednego mam z głowy. To był bardzo ciekawy dał, kolego. Strasznie żałuję w Danglejku, że on nie ma takiego szybkiego, poziomego cięcia, bo to jest jednak... Trochę za wolne. W sumie jednoręczne jest poziomy. Late. Czemu ja mam różne rzeczy, które nie są problemem? Bo tu masz nie po 6 czas? Marudzenie dla marudzenia? Jestem w tym ekspertem. Dobra, gdzie są moje dusze? Moje 2,5 miliona oddawać. Zastanawiałem się, czy zdążyłem, czy nie. Gdyby się mi nie powiedział, to bym na tym pomyślał, żeby tutaj robić tego. Seven Quita. Szczerze mówiąc. Za rzadko z tej opcji korzystam w ogóle, żeby to mi przychodziło do głowy. Jakby kojarzę, że oglądałem dużo speedrunów, gdzie ludzie z tego korzystają, ale o Boże. Pojebało was. To jest za daleko raczej. Prawda? A nie, poleciało. Nice. O Boże. Ja tylko potrzebuję chyba obu, co? Potrzebuję obu, prawda? Au. Potrzebuję też nie wpierdolić się. Przepaść. Dzięki. Też w siebie nie wierzę. Ja pierdolę, ile was tu. Proszę, otwórzcie. O, dobra. Jeżeli dobrze myślę, to mi otworzy. Chyba tak. Halo? Gdzie moje otwierane drzwi? Dłużej się otwierajcie! Proszę, odpuśćcie! Tak swoją drogą, póki jeszcze mam tutaj was, jako tako jesteście, to w przyszłym tygodniu jestem normalnie, planowo, pieszozmianowo, przez co będę mógł normalnie streamować, więc Bloodborne i SMT też się normalnie będą odbywać, jak chcesz. Tak, żeby nie było. Jezu, oni mnie gonią. Niech on mi już da spokój. Kolega, wy nie chcecie mi dać spokój? Save and quit miał resetować agro! Okej, nie będę go podawał, jak jest? O Boże. Czemu Safe and Quit nie zresetował agro? Pomocy. Może tym razem zresetuję, tak jak powinno. Nie bifon, muszę całą grę wyłączyć. Dajcie mi po prostu zakupić rzeczy. Czy ja wymagam aż tak dużo? Czy ja naprawdę wymagam aż tak dużo? Powiedzcie, że nie, proszę. Proszę, powiedzcie, że nie. Hello. O kurwa. Okej, czyli ten kolega mi ewidentnie nie da dzisiaj spokoju. Ne. Zmemował. To mnie poistankuje. Nie, muszę go zabić, bo inaczej to nie da rady. On mnie da żyć. Widziałem, że teraz ludzie w tym Elden Ringu narzekali na to, że Poif jest martwy. Aczkolwiek ile w tym prawdy, to nie wiem, bo nie siedzę za bardzo w scenie PvP. Doświadczenie moje z PvP w Elden Ringu jest praktycznie zerowe. Skończ gadać, proszę. Czy on do mnie idzie? Kolego, nie bij mi MPT, co? Ja już mam PTSD po prostu po tamtej, jak ona ma? Onifex. Że ktoś zaraz przyjdzie i będzie chciał mi zabić NPC. I staram się tego unikać jak tylko mogę. Buy item. O! Wszystkie achievementy! Let's go! Let's fucking go! Jeszcze tylko pójdę grzecznie, kulturalnie wydać te 2 miliony duszkę farmiłem na Rottenie. Anyway, żeby nie było, na chwilę obecną nie mam żadnych konkretnych planów odnośnie tego, co chcę robić w soboty. Na pewno coś będzie, tyle mogę powiedzieć. Może będę robił po prostu więcej streamów z Bloodborne w tygodniu, może coś innego soulsowego. Shin, jeżeli powiesz mi cokolwiek o robieniu 100% w DS1, to cię chyba zabije. Posłodzę ci każdą herbatę, którą sobie zrobisz. Ale to mówię, jeszcze zobaczę. A ten. Na dziś to było w takim razie na tyle. Za chwilę Cewik wchodzi z Tekkenem. No i dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć.